Cześć, już jutro lecę do Grecji linią Wizz Air z bagażem podręcznym. Będę się teraz pakowała, pokażę Wam, jak zmieścić się w plecak, który jest dozwolony jako bagaż bezpłatny w liniach lotniczych Wizz Air. On powinien mieć wymiar 30x40x20, czyli to jest taki zwykły, mały, standardowy plecak. Zaraz Wam pokażę, zmierzę Wam mój plecak. Oraz pokażę Wam, co ja do niego załaduję. Lecimy na 4 dni. Będzie tam gorąco, około 30 stopni, co na pewno ułatwia mocno sprawę. Lecimy sami, bez dzieci, także ja się pakuję tylko i wyłącznie dla siebie. Zapraszam do oglądania. Teraz mam szybką prośbę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz oraz daj łapkę w górę. To jest właśnie mój plecak, już taki stary, wysłużony. Pokażę Wam jego wymiary, czyli to jest około 40 cm na jakieś 30 cm, bo on teraz leży pusty, rozpłaszczony. I tutaj już mierzyłam, czyli 20 cm jeszcze powinien mieć tutaj w grubości. Już Wam pokazuję. Ma około 20 cm, także tutaj już przygotowałam rzeczy, zaraz Wam pokażę, co ze sobą zabieram i jak to wszystko mi się zmieści do plecaka. Wszystkie moje rzeczy zamierzam spakować tutaj do travel bagów, które bardzo ułatwiają pakowanie. Ja mam takie travel bagi kompresyjne, które dodatkowo się jeszcze zmniejsza suwakiem i one się jeszcze wtedy bardziej zmniejszają. Mam dwie wielkości, zobaczę, czy się zmieszczę do jednego, czy może do dwóch. Teraz Wam pokażę, jak to działa i jak bardzo ułatwia pakowanie. Porządkuje i jest to o wiele przyjemniejsze niż po prostu pychanie wszystkiego, czy do plecaka, czy do walizki, czy do torby. Na te 4 pełne dni biorę 4 bluzki, do tego 2 pary spodni krótkich. Mam też tutaj na drogę przygotowana bluzka ze spodniami. Tutaj mam sukienkę jedną, taką na jakieś wieczorne wyjście. Tutaj mam taką narzutkę, ona jest dosyć cienka, nie wiem czy użyję, ale już wolę wziąć. Tu mam taką na plażę, na basen, narzutkę, piżamę, tu jakąś bieliznę, tutaj mam jakieś kostiumy, daszek, ręcznik i zaraz to wszystko spróbuję pakować do travel baga.
ciuchy. Sami widzieliście, jak dużo miejsca mi zostaje, jeżeli pakuję to w travel bagi kompresyjne, jak one się zmniejszają. W ogóle jest wszystko tak bardziej uporządkowane, a jak jeszcze dodatkowo dam kolejne suwaki, no to zawsze jakieś 3 cm jest mniej, czasem nawet więcej niż 3 cm, także naprawdę fajnie. Dajcie znać, jeżeli podobają Wam się te travel bagi i chcecie wiedzieć o nich troszeczkę więcej. A teraz Wam pokażę, jak to wszystko wkładam do plecaka. I dodam do tego jeszcze kosmetyki, także pokażę Wam, jakie biorę kosmetyki i pokażę Wam, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to wszystko wrzucę w taką torebkę strunową. Tutaj mam taki tajski na komary, nitka do zębów, płyn do demakijażu, krem do twarzy, tu też odżywka tajska, tutaj jakiś dezodorant taki mały, szampon do włosów, płyn do soczewek, żel pod prysznic, żel do mycia twarzy, krem z 50, taki z małym takim fluidem, można powiedzieć. I jakiś taki zapach tutaj sobie przelałam z takiego większego opakowania. Wezmę też trochę chusteczek takich mokrych, chusteczek suchych. Tuż do rzęs tutaj jeszcze mam. Biorę też szczotkę, puder, jakiś pędzelek. Tutaj mam jakieś gumki do włosów, spinki, patyczki do uszu, jakąś tam maszynkę do golenia. Mam też... No, tej książeczki nie biorę. Mam też daszek, który będę tutaj sobie używała na głowie zamiast czapki. No i też biorę torbę, z którą będę chodziła czy na miasto, czy na plażę. Także zaraz to wszystko wpakuję do plecaka. Tutaj mam rzeczy przygotowane na podróż, czyli właśnie ta narzutka, bo w samolocie czy na lotnisku może być chłodniej, jakaś bluzka i spodenki krótkie. Także wszystko będę teraz pakować do plecaka. Oczywiście nie zapomnijcie o kremie do opalania do ciała. Ja tutaj tego akurat nie mam, bo Czesiek już spakował do swojego plecaka, ale na pewno to jest bardzo, bardzo ważne. Zapiłam plecak, już myślałam, że się spakowałam, ale jeszcze zapomniałam o klapkach i o jakichś lekarstwach. Przeciwbólowe, coś na gardło, multiwitamina rozpuszczalna. Może się przyda, oby nie, lepiej zawsze mieć. Także zaraz to jeszcze upchnę do plecaka i to już będzie wszystko, co biorę na ten 4, prawie 5-dniowy wyjazd z plecakiem podręcznym. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobał film. I oczywiście, czy Wam też zdarza się podróżować tylko z plecakiem? I jak sobie radzicie, żeby po prostu się zmieścić w ten mały plecak ze wszystkimi rzeczami, które chcielibyście wziąć? Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!